Biedny, zrzucili na ciebie całą odpowiedzialność za swoje postępowanie, że to ty jesteś wszystkiemu winny, a oni to niby nic nie wiedzieli, nic nie widzieli, prawie że ich nie było. Ale zobaczmy, jak to było naprawdę. Wtedy wąż oznajmił kobiecie: na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że w dniu, w którym zjecie owoc, otworzą się wasze oczy i będziecie, jak Bóg, znali dobro i zło. Wówczas kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że jest rozkoszą dla oczu i wzbudza pożądanie, bo daje możliwość poznania. Zerwała więc z niego owoc, jadła i dała swemu mężowi, który był z nią, a on też jadł. Wtedy otworzyły się obojgu oczy i spostrzegli, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Tak było. Jakie znaczenie ma to, jaki owoc zjedli z drzewa? Może był to banan? Albo pomidor? A gdyby była to pomarańcza, co by to zmieniało? Najczęściej utrwaliło się w obrazach, w filmach, w przedstawieniach, że było to jabłko. I oczywiście w tekście biblijnym jest mowa o owocu. Skąd wzięło się jabłko? Z pomocą przychodzi nam język łaciński. W języku łacińskim jest taki ciekawy zbieg okoliczności, że jabłko to malum, mali, a tak samo pisze się słowo oznaczające coś złego, kłopot, strapienie, zmartwienie, niedolę, biedę, ból, cierpienie, doświadczenie, karę. Czyli w tym jednym słowie, w tym jednym określeniu łączyły się dwie rzeczy. Smakowity owoc i kara, coś złego. Do tego trzeba dołożyć to, że w czasach rzymskich jabłka były rarytasem. To nie jest tak jak dzisiaj, że jabłka wydają się nam czymś powszechnym. To był rarytas, jedzony na deser. I takie jabłko kojarzyło się z czymś wyjątkowym, z czymś, co może człowieka skusić do przekroczenia granic, do pójścia w niewłaściwą stronę. I odczytywanie tej historii tak, że to tylko i wyłącznie wąż jest odpowiedzialny za wszystko, jest niewłaściwe, bo w tej historii mamy mowę o tym, że to właśnie wnętrze człowieka, we wnętrzu człowieka czaiło się pożądanie, czaiło się przeświadczenie, że Bóg jest wrogiem, Bóg chce mnie ograniczyć, Bóg jest zły. I sięgam po owoc, bo liczę na to, że to on przyniesie mi szczęście. To on da mi wszystko to, czego pragnę. I pytanie, które ta historia stawia dzisiaj każdemu i każdej z nas: jakie jest twoje jabłko? Po jaki owoc ty sięgasz? Zrozumienie tego, jaki owoc, jakie owoce, jakie rzeczy mnie pociągają, pomaga dojrzewać, wzrastać. Dlatego, że dopóki nie rozumiem, że to we mnie są pewne tendencje, pewne pokusy, pewne dążenia, to będę cały czas wpadać w te same pułapki. A kluczowe jest zrozumienie, co należy do takich obszarów mnie pociągających
i podjęcie tam walki z tym, zrozumienie, czego tak naprawdę pragnę, żeby nie ulegać, żeby móc doświadczać przemiany, żeby te upadki, te sięgnięcia po owoc były jak najrzadsze.